przed nami prosta finiszowa wyścigu Dogset Predator 2020. W zeszłym roku mieliście okazję już po niej jeździć, walczyć o zwycięstwa tutaj w tym wyścigu. 550 metrów plus 1 do plus 1,5%. Za dużo, żeby wytrzymać od zakrętu, którego stąd nawet nie widać. To jest za dużo. To jest ponad 40 sekund totalnego wysiłku, grubo ponad 600 watów mieli najmocniejsi zawodnicy średnią z tej ostatniej prostej. Nie ma to znaczenia, kto wejdzie pierwszy w ten ostatni zakręt. Jest za daleko od mety. 550 metrów to nie jest 100 metrów, jak w Żmigrodzie, żeby wygrać wyścig w taki sposób. Na Dogshead Predator będzie się liczyło to, żeby wejść na jednym z tam z pierwszych czołowych miejsc, ale na pewno nie na pierwszym. To nie jest najlepsze miejsce, żeby zacząć finisz, chyba że ktoś ma możliwości Fabiana Cancellary, to wtedy może jak najbardziej i z pierwszego miejsca finiszować. Ale ja takich kolarzy osobiście w amatorskim peletonie nie znam. To nie jest dokładnie finisz, to miejsce, w którym ja stoję. Finisz jest tam. Tak, to tam będzie kreska. Co można tutaj o tej pętli powiedzieć? Jest to dosyć, nie jest to trudna technicznie pętla. Jest tu jeden zakręt 90 stopni na dużych prędkościach pokonywany, ale to jest wszystko do zrobienia przy odpowiednim kącie najazdu. Natomiast sama pętla to tutaj w tym miejscu zaczyna się podjazd. Łącznie około 3 km w górę z takim lekkim przegibkiem. Delikatnie 2-2,5%, ale jechane w dużym tempie robi selekcję taką, że na górę jedna grupa już nie wjeżdża. Dalej mamy pofalowaną trasę do Krzyżowej i stamtąd zaczyna się ta szybsza część trasy, gdzie jedzie się z tendencją w dół do samej Gromadki. Na tej prostej tutaj z Krzyżowej do Gromadki nasz kolarz Kamil Gromnicki w zeszłym roku wykręcił średnią ponad 46 km na godzinę jadąc na solo, uciekając. Także no jest to szybka trasa, tu są wysokie przeciętne, jest bardzo dobry asfalt jak widzicie. To jest dywanik dosłownie dookoła. Właśnie jesteśmy świeżo po spotkaniu ostatnim organizacyjnym na miejscu i po przewiezieniu pewnych rzeczy tutaj do środka. Parkingi są już wykoszone. Czekamy na Was. Jesteśmy szczęśliwi, że to już blisko. Cała ekipa Road Racing się spisała super. No, osoby, które się tutaj wysiliły, wiedzą o tym dobrze. Ja też o tym dobrze wiem, także no, naprawdę jestem bardzo zbudowany postawą naszych tutaj chłopaków. Na niedzielę szykujemy ciasto, szykujemy kawę. Będzie ona do kupienia za niewielkie pieniądze tutaj na miejscu na wyścigu. Jutro jeszcze mamy ostatnią akcję, którą robimy zawsze przed Dogsheadem, bo chcemy, żeby wyścig ten przypominał wyścigi prosów i żeby było to poważne podejście do ścigania. Wyzamiatamy Wam całą trasę. Jest ekipa gotowa, główny dowódca naszych sił Kuba Żoga, który ma profesjonalny sprzęt do tego, dmuchawy takie naprawdę konkretne. Bruch pójdą miotły, asfalt będzie czyściutki, zawsze to poprawia bezpieczeństwo. Cieszy mnie to niezwykle i bardzo się też cieszę, że przyjedziecie tutaj wszyscy, bo to jest swoista forma takiego goszczenia Was tutaj, a gościna to jest powód do radości, także no, tak ja to traktuję i dlatego naprawdę nie żałuję niczego, żeby Wam po prostu wszystkiego macie mieć tutaj pod korek. Tak jest, jak gości Was roadracing.pl, tak jest, jak odbywa się wyścig Dogshead.pl, Dogshead Predator, który no 5 lat temu zaczął się od ustawek, a dzisiaj doczekaliśmy się tutaj no sporej imprezy na ponad 450 osób. Wszystkich Was serdecznie zapraszam. Życzę nam takiej pogody, jak dzisiaj mamy. Nie jest ciepło, jest słonecznie, jest świeżutkie powietrze, nie jest w ogóle duszno. I takiej pogody życzę Wam na sam wyścig, nie za mocnych wiatrów, chociaż jak powieje, to zawsze jakieś ranciki pójdą. I dobrej zabawy, fajnego ścigania, walki fair. I żebyście wspominali w swoich stronach, że jak się na Dogsheada przyjeżdża, to jest naprawdę grubo. Do zobaczenia, Bartosz Kasprzyk, roadracing.pl.